Jacek Zinkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest pan Rafał Sonik, sportowiec, przedsiębiorca, filantrop. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Rafał Sonik rozpoczyna rajd po dobro. Tak, to będzie, mam nadzieję, rajd z sukcesem na końcu, mierzonym nie pucharem czy jakąś moją osobistą nagrodą, tylko poczuciem satysfakcji dla tych, którym WOŚP zmienił życie przez ostatnich 20 parę lat. Skąd ten pomysł, żeby zabiegać o Nobla dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Nobel jest swojego rodzaju symbolem. Myślę, że kilka pokoleń Polaków pamiętających szczególnie Nobla dla Lecha Wałęsy czy Nobla dla Wisławy Szymborskiej, to się wszystko zdarzyło przecież za naszego życia, symbol był bardzo ważny w takich przełomowych momentach naszych dziejów. Przez 9 lat od 1980 roku, od skoku przez płot i później powstania Solidarności do 1989 roku, przecież wielokrotnie wątpiliśmy w to, czy wielka rewolucja, którą gdzieś tam czuliśmy, że ma szansę, ale czy się uda? Tak. W takich właśnie momentach zwątpienia niezwykle ważną rolę odegrała WOŚP i w naszych obecnych dziejach, a wcześniej Nobel dla Wałęsy. I myślę, że mało kto dzisiaj myśli, że dzięki temu staliśmy się ludźmi wolnymi. Że dzięki temu możemy robić z własnym życiem właściwie co chcemy. Dzisiaj Nobel jest potrzebny również Polsce? Chyba jak nic. Jak nic bardziej jest bardzo, bardzo potrzebny. Mam wrażenie, że dla setek tysięcy, milionów wolontariuszy WOŚP, ale też dla liderów organizacji społecznych, dziesiątek, setek organizacji społecznych i dla tych, którzy te organizacje wspierają, Nobel byłby takim świadectwem, że warto czynić dobro, że warto pomagać innym. Zebranie miliona podpisów pod petycją Nobel dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to jest trudne zadanie? To jest zadanie możliwe? Czy milion w tym wypadku to nie powinien stanowić problemu? Trochę może przeniosę to na grunt osobisty. Jak startowałem pierwszy raz w Dakarze w 2009 roku, dystans każdego dnia do przejechania był kilkakrotnie większy niż najdłuższy, który przejechałem kiedyś wcześniej w życiu. Miałem do przejechania 600, 700, 800 kilometrów, a nigdy wcześniej, bo nawet nie było gdzie, nie przejechałem więcej niż 300. I właściwie nie wiedziałem, czy to ma szansę. Ale jednak później okazało się, że ta determinacja i uczciwa motywacja, która jest bazą, że pcha mnie dużo dalej, że za każdym horyzontem jest kolejny horyzont i ten horyzont ostateczny możliwości jest dużo dalej niż się wydaje. Kto przypuszczał, że do puszki po prezydencie Adamowiczu trafi 16 milionów złotych? Wczoraj spotkałem bardzo świadome osoby, które powiedziały mi, że będąc wtedy w Polsce, że liczyli na milion, może dwa, może trzy, a później jak się okazało, że jest pięć czy sześć, to był właśnie ten przekroczony kolejny horyzont. Myślę, że nikt nie trafiłby w żadnym zakładzie, że to będzie 16. I to jest, pokazuje tylko moim zdaniem, jakie są pokłady determinacji w Polakach, żeby nie poddać siły dobra wobec złego. Ale części Polakom nie podoba się Jurek Owsiak, nie chcą dawać na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, nie chcą dawać na Owsiaka i uważają, że to jest postać zbyt egocentryczna, zbyt skupiająca uwagę na sobie, a pieniądze może nie są do końca rozliczane tak, jak powinny być. Od tego, czy pieniądze są rozliczane tak, jak powinny być, są instytucje nadzorcze, które nadzorują każdą fundację, każde stowarzyszenie, każdą firmę, każdy rodzaj działalności, która ma w obrocie pieniądze, jest podlega nadzorowi. To po pierwsze. A po drugie, no o to, czy ta pomoc jest potrzebna, czy nie, to najlepiej zapytać dzieci i rodziców, dzieci, którym ta pomoc jest udzielana w szpitalach. Każdy z nas, kto wchodzi do przychodni czy do szpitala, ma okazję zobaczyć sprzęt z naklejką podarowany przez WOŚP. Ja sam uczestniczę w wielu projektach, choćby hospicyjnych, gdzie WOŚP funduje samochody na przykład dla hospicjów. Lekarze mogą dotrzeć do dzieci nieuleczalnie chorych dzięki autom ufundowanym przez WOŚP, czyli przez nas wszystkich. W szpitalu pediatrycznym w Bielsku-Białej jest cała lista produktów, cała lista urządzeń, które zostały podarowane przez WOŚP, co nie tylko powoduje zmianę jakości obsługi, zmianę jakości leczenia dla dzieci, ale uwaga, i to jest bardzo ważne,
zachęca jeszcze lokalne organizacje społeczne i społeczników do tego, żeby również przyczynić się do tego, do projektu pomocy. Czyli inspiruje następnych. To jest nie tylko wywoływanie dobra, ale i inspirowanie do okazywania i działania na rzecz innych. A więc efekt i bezpośredni, i pośredni. To tacy ludzie są najlepsi w ocenianiu skuteczności i dzieła WOŚP. Ale mimo wszystko Owsiak spotyka się z dużym hejtem, z dużą niechęcią. Bardzo wiele osób się ucieszyło, że zrezygnował z Wielkiej Orkiestry, z szefowania, przewodzenia jej, a później zdecydował się jednak wrócić. Nawet politycy partii rządzącej są sceptyczni w dużej mierze do akcji Owsiaka i do samej postaci Jurka. Krytykować można wszystko i zdecydowanie łatwiej jest krytykować i o wiele prościej i bardziej może w taki sposób bezrefleksyjny czy bez odpowiedzialności można prowadzić destrukcję niż konstrukcję. O wiele trudniej zbudować niż zburzyć. Proszę zwrócić uwagę, choćby tuż obok budują się budynki, trzeba 2, 3, 4 lat, żeby taki budynek zbudować przy bardzo nowoczesnych technologiach budowania. Wystarczy go tydzień, żeby go zniszczyć. Ja myślę, że najciekawszym i najbardziej inspirującym jest przemyślenie konfrontacji zła i dobra. Proszę zwrócić uwagę. Prezydent Adamowicz wypuszczał światełko do nieba. Był uosobieniem dobra w tym momencie, które rozlewało się było w całej Polsce. Myśmy to nawet w Peru doskonale odbierali. Co zrobiło zło? Wbiło nóż. No i to jest moment bezpośredniej konfrontacji dobra i zła. Dzisiaj my mamy okazję jako społeczeństwo dostarczoną w brutalny, najbardziej chyba bezwzględny sposób przez życie, żeby samemu określić, czy chcemy być po tej stronie, czy po tej stronie. Czy chcemy wysyłać światełko do nieba i pomagać innym, czy chcemy wbijać nóż tym, którzy to robią. Ja nie chcę przychodzić gdziekolwiek, nie chcę w jakichkolwiek okolicznościach mojego życia bać odwrócić się plecami do innego Polaka. Nie chcę mieć takiego poczucia, że jeśli się odwrócę plecami, bo akurat coś mnie zajmie, to ten Polak może mi wbić nóż w plecy. Ja chcę się z ufnością poruszać po świecie i chcę, żeby moi bliscy, przyjaciele, moi znajomi, moi ziomkowie, żeby też mieli w sobie tę ufność. Ja nie pozwolę bez walki dać się zainfekować nienawiścią, hejtem czy złym spojrzeniem na innego człowieka. Wchodząc tutaj, ja nie myślę, że pan mi zada jakieś trudne pytanie, z którego nie będę mógł wybrnąć, albo że chce mnie pan przybić do ściany gwoździem. Ja chcę myśleć, że pan ma tu dobrą intencję. Przychodzi pan nie tylko do tego studia po to, żeby wykonać swoją pracę, ale też, żeby się czegoś ważnego, istotnego dowiedzieć. Być dzięki temu odrobinę lepszym. Z takim nastawieniem przychodzę i z takim chciałbym żyć. A nie ma pan obaw, że stając za Jurkiem, stając za Wielką Orkiestrą, już się pan jakoś opowiada po jednej ze stron politycznego sporu i też naraża również na ten hejt? W ogóle nie mam wrażenia, że to ma jakikolwiek aspekt polityczny i nie chcę, żeby miało. Ja nie mam w ogóle takiego w sobie założenia, że politycy tej czy innej partii to są źli, a ci są dobrzy. Nie, ja się obracam w sferze ludzkiej. Dla mnie ważne jest to, czy człowiek, który zajmuje się czymkolwiek, czy jest przedsiębiorcą, czy jest politykiem, czy chce być dobry, czy jest świadom tego, że może czynić zło. Profesor Balcerowicz mówił o populizmie. Uważam, że populizm w polityce jest gangreną. W efekcie wygrywa wybory. No tak, ale to jest infekowanie własnego narodu czymś, co prędzej czy później okaże się fatalne. I czy populistą jest przedstawiciel partii X czy partii Y, jest mi to kompletnie obojętne. Jeżeli jest populistą, to znaczy, że robi dla mnie jako obywatela coś złego. Ja się nie chcę zajmować roztrząsaniem, kto z nich jest, a kto nie jest populistą. Ja chcę obracać się i być w sferze tego, kto jest dobry i kto się dzieli dobrem, a kto ewentualnie daje się namówić na to, żeby zapomnieć o takim kryterium jak dobro i zło. Pamiętam, że w wyborach prezydenckich popierał pan Bronisława Komorowskiego. Wtedy naraził się pan już na krytykę. Jak pan był wtedy oceniany? A moja motywacja była bardzo prosta. To nie była motywacja polityczna. To była motywacja wyłącznie, ja sobie wyobraziłem, co będzie w następnych, zbliżających się wtedy za parę miesięcy wyborach.
zanosiło się na to, że w tych wyborach może dojść, w efekcie tych wyborów może dojść do monowładzy. To znaczy, że na trzech poziomach władzy będzie rządziła jedna opcja polityczna. I gdyby było odwrotnie, to znaczy gdyby tą opcją miała być inna partia, to zareagowałbym dokładnie tak samo. Dla demokracji rządy jednej partii na wszystkich trzech poziomach są złe. I moje poparcie wówczas w wyborach prezydenckich nie brało się z tego, że byłem w jakimś obozie politycznym. Ja byłem jako obywatel przeciwny monopolowi władzy. Ja byłem przeciwny temu, żeby widziałem w tym zagrożenie i wszyscy mogą teraz ocenić, czy słusznie, czy niesłusznie, żeby za parę miesięcy kolejnych wyborach okazało się, że jedna partia, jakakolwiek by się nazywała, ma pełną władzę w Polsce, prawda? Bo w demokracji podział władzy, to żeby nastąpiła weryfikacja projektów ustaw, zmian i regulacji prawnych na kolejnych etapach. Po to był Trybunał Konstytucyjny, po to był prezydent. Najlepiej by było, gdyby właśnie ten trójpodział władzy był z zupełnie różnych opcji politycznych. Dlatego, że wtedy trzeba szukać konsensusu, prawda? Konsensus w demokracji jest podstawą. Jeżeli niepotrzebny jest konsensus, wówczas demokracja jest koślawa po prostu. Sam Jarosław Kaczyński w swojej ostatniej książce przestrzegał przed monowładzą, kiedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość tej monowładzy nie miało. Dzisiaj to jest niestety zawsze w człowieku ogromna pokusa. Proszę zwrócić uwagę, że większość dyktatorów tego świata zdobywało władzę jeszcze przy jako takich pozorach podziału władzy. Ale później zwykle optowali ku dyktaturze. I jeżeli tylko okoliczności im na to pozwalały i potrafili sobie takie okoliczności wykreować, to kończyli jako satrapowie, jako dyktatorzy. A zaczynali jako, no, prawie że demokratyczni kandydaci. To jest ogromna pokusa w człowieku do zdobywania coraz większej władzy. Wróćmy do Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak można dopomóc w tym, żeby Jurek dostał Nobla? Jak można się przyłączyć do tej akcji? Co można zrobić? Słowo siła dobra oznacza ilość, prawda? Czyli ja to odnoszę może z racji tego, że jestem już w mocno średnim wieku, do czasów, w których byłem młody, czyli kiedy siła Solidarności, siła ilościowa, czyli ile osób przyłączyło się do Solidarności, była tym, co przeważyło wobec siły władzy. Władza miała czołgi, miała armaty, miała policję, miała wojsko, miała ZOMO później, ale miała też świadomość, że tych, którzy są za zmianą systemu, jest więcej, że były ich miliony. Nie zmieniliśmy przecież, nie pokonaliśmy imperium zła, nie doprowadziliśmy do upadku Związku Radzieckiego i komunizmu siłą wojska, tylko siłą dobra. Siłą woli milionów ludzi do zmiany ich przyszłości, ich życia. Wywalczyliśmy wolność i dzisiaj jesteśmy trochę w takiej sytuacji, tylko to nie jest na dzisiaj jeszcze, miejmy nadzieję, nigdy nie będzie, ponowna walka o wolność. Dzisiaj to jest walka o dobro, o to, żeby dobro nie dało się skutecznie zainfekować przez zło. Podkreślam, jest mi zupełnie obojętne, z jakiej partii czy z jakiego ugrupowania pochodzi zło. Zło nie może zwyciężyć nad dobrem, a żeby nie zwyciężyło w nas, żebyśmy nie dali się przenieść, przepchnąć na stronę właśnie myślenia o innym człowieku jako źródle zagrożenia. Nie, myślmy o źródle wartości. Komunikacja z przekazywaniem wartości. A więc żebyśmy mogli utrzymać poczucie, że jesteśmy wciąż w sferze dobra, dobrego życia. Nie tylko tego konsumpcyjnego, ale również tego psychicznego. Chciałbym spróbować wraz z ludźmi, którzy zainicjowali, jak Rafał Koniec i wiele innych osób, chciałbym spróbować zdobyć tak dużą drużynę dobra, nie przeciwko komukolwiek, przeciwko złu, nie innym ludziom, żebyśmy mogli znowu powiedzieć, siła dobra zwycięża nad złem, siła to też ilość. Hasłem, które wywołaliśmy, milion plus, to jest troszkę takie, powiedzmy, realny cel, ambitny, ale realny, do 4 czerwca. Mam nadzieję, że petycję z poparciem wniosku o Nagrodę Nobla dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako takiego symbolu całego wielkiego sektora społecznego w Polsce. Wielu ludzi, którzy pomagają. Milionów ludzi, którzy
pomagają i którzy rozumieją wartość dobra, że to się uda. A jeśli się nie uda za pierwszym razem, no to tak jak w 80 roku, będziemy próbować, starać się aż do skutku. Świat zobaczył, że Polska ma problem. Świat zobaczył, że doszło do takiej bezpośredniej konfrontacji dobra i zła. Świat zobaczył zdjęcie z nożem leżącym na scenie, gdzie światełko do nieba zetknęło się z kwintesencją zła, z zamachem na ludzkie życie. Teraz pokażmy, że jesteśmy znowu liderami dobra i to jest nasz cel. Czynnie jak można wesprzeć akcję? Można póki co, bo to jest wszystko dzieje się bardzo szybko, wejść na mojego Facebooka, tam jest załączony link do petycji, podpisać petycję. Petycja jest absolutnie apolityczna i w ogóle cały projekt jest, to chcę podkreślić, apolityczny. To jest projekt w sferze wyboru moralnego. Nie jest wymierzone przeciwko komu. Nie jest wymierzone przeciwko komukolwiek. Partii, my nie chcemy nic z nas. Nie chcę wskazywać palcem nawet hejterów. My chcemy skłonić hejterów i ludzi, którzy mają łagodny stosunek do języka nienawiści, do refleksji. Chcemy ich skłonić tym, żeby zobaczyli, jaka jest siła dobra i żeby postanowili się raczej przeorientować, przyłączyć do tych, którzy pomagają i którzy czynią dobro. No, można też wylicytować rzeczy na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest... Pewnie nie wszyscy łatwo to zrozumieją, ale spróbuję to powiedzieć jak najjaśniej. Przez wiele lat na rajdzie Dakar, na którym występują zawodnicy z 60 prawie krajów, czyli właściwie można powiedzieć z niemal wszystkich krajów świata, w których uprawia się motorsport, Polacy kwestujący na rzecz WOŚP w tą niedzielę styczniową, a to był z reguły dzień przerwy w Dakarze, rest day tak zwany, byliśmy obiektem zdziwienia, a później trochę takiej zazdrości, ale pozytywnej. Znaczy zgromadzili się wokół nas, pytali, co to za projekt i z uznaniem, z takim szacunkiem, Polacy byli liderami, pokazywali, że jesteśmy rzeczywiście, że robimy coś niezwykłego, coś wartościowego. Rosjanie, Czesi, Niemcy, wszyscy nam tak troszkę zazdrościli, ale wrzucali nam pieniążki, dawali swoje rzeczy. Widać było, że jesteśmy dla nich wzorem. I nagle okazało się, że przestaliśmy być wzorem, że zaczynamy być raczej tak, zaczynają stronić od nas. I to było przykre, że ludzie z wielu krajów zobaczyli, że w Polsce coś niedobrego się dzieje. I w tym roku opowiadaliśmy o WOŚP i momentalnie każdy dawał nam coś cennego. Nasser Al-Attiyah, zwycięzca rajdu, dał kombinezon. Dostaliśmy kask, dostaliśmy kombinezon od Arona Dąbrzały. Bez żadnej wątpliwości ludzie się chcą przyłączać do dobrego. To taki dakarowy te 16 milionów symboliczne. Nie możemy pozwolić na to, żebyśmy się stali obiektem wstydu, prawda? Polacy się kłócą, biją, coś jest niedobrego. To nie byłoby fajne, to byłoby raczej porażką naszego pokolenia. Ja bym nie chciał, żeby ktokolwiek z moich bliskich, czy moje dzieci musiały znowu uczestniczyć w wojnach, powstaniach, rewolucjach, czy strajkach, żeby odzyskać wolność. Świecić, dlaczego mamy ją w ogóle tracić? Świecić oczami za Polskę, za granicą. I świecić oczami za Polskę, za granicą. Polska flaga i polski symbol narodowy były zawsze wielkim powodem do dumy. Na Dakarze też. A w tym roku niestety towarzyszył im też KIR. To jest takie memento, no już chyba ostateczne, prawda? I na koniec, Rafał Sonik ma czas na tego typu akcje? Jest pan zapracowanym człowiekiem, uczestniczy w różnych projektach. Nie tylko sport, to również biznes. Tak, mam czas. Po pierwsze dlatego, że przez wiele lat budowałem w firmach zespół, który może sobie poradzić bez mojej codziennej, bezpośredniej obecności. Po drugie dlatego, że doskonale rozróżniamy, w czym muszę uczestniczyć osobiście, a co mogą robić menedżerowie. Ale przede wszystkim mam czas dlatego, że przeżyłem lata 80. i początek lat 90. Doskonale pamiętam, jak ciężko nam było wywalczyć to, co dzisiaj wydaje się oczywiste, czyli wolność, swobody, choćby naszej rozmowy. Nikt nam nie zabrania mówić o czymkolwiek chcemy. Kiedyś to naprawdę nie było możliwe, a później wywalczyliśmy to. A więc mam świadomość wartości. I teraz czuję się w jakiś sposób zobowiązany do tego, żeby nie pozwolić młodym pokoleniom uznać tego, o co trzeba walczyć, a przynajmniej zabiegać, za oczywiste, dane raz na zawsze. Kolejne rajdy Dakar jeszcze przed panem? Oczywiście tak. Za
parę tygodni startuje w Emiratach Arabskich, rozpoczyna się kolejna batalia o Puchar Świata, w tym przypadku o 8, może 8 i 9 w tym roku. To jest moje główne wyzwanie sportowe. No i myślę, że te dwa wielkie projekty tegoroczne będą się jakoś znakomicie uzupełniać. Walczę o kolejny Puchar Świata, później w kolejnym Dakarze, jeżeli tylko będzie w dwóch lub trzech krajach, bo ten w jednym mnie niespecjalnie inspiruje. No i drużyna siła dobra. Rafał Sonik był moim Państwa gościem. Rafał Sonik, który dzisiaj uczestniczy w rajdzie Podobro. Siła dobra, Nobel dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.